Dzisiaj z Bartkiem będziemy się uczyć, jak poprawnie wykonywać wiosłowanie sztangą z podchwytem. Jak większość ćwiczeń ze sztangą, te nie zawsze dobrze na początku mi wychodziły i zajęło mi kilka tygodni, żeby poprawnie i dobrze technicznie je wykonywać. No, dla mnie te ćwiczenia do najprostszych nie należą. Dzisiaj zrobimy sobie wiosłowanie na mięście pleców. Złap sztangę mniej więcej na szerokość barków, podnieś, dobrze. To jest pleca wyjściowa, nogi są mniej więcej na rozstaw barków. Okej, pochyl się lekko. Cały czas zachowując prosty kręgosłup, ugnij lekko nogi, ugnij lekko nogi. Dobrze, tu jest prosty kręgosłup, wyciągnij. Dobra, barki są lekko przed sobą wysunięte. I teraz ściągamy maksymalnie do brzucha. I tu staramy się maksymalnie spiąć łopatki, jak najmocniej się da. Aby maksymalnie rozciągnąć plecy, wyciągamy sztangę przed siebie. Jak widać, tu bark jest wyciągnięty przed siebie. Bardzo dobrze. Jest to ćwiczenie bardzo kontuzogenne, dlatego bardzo ważna jest prawidłowa technika jego wykonania. Teraz pokażemy te najczęstsze błędy, jakie mogą występować w tym ćwiczeniu. Dawaj. Pamiętajmy, że należy trzymać prosty kręgosłup. Zrób cały ruch. Zrób. Tu jest zła pozycja ewidentnie. Grzegorz się garbi. Nie może takich rzeczy robić. Don't do this. Kolejna zła pozycja. Tu wiadomo, Grzegorz stara się mieć prosty kręgosłup, ale jest zbyt małe pochylenie. Ruch nie idzie stuprocentowo od mięśni pleców. Tak powinno wyglądać ćwiczenie. To jest całkowicie prosty kręgosłup. Pełny ruch, pełne ściągnięcie łopatek. O to chodzi. Pamiętajcie, by zostawić nam subskrypcję na kanale i piszcie koniecznie w komentarzach, jakie jeszcze ćwiczenie moglibyśmy pokazać i dokładnie wam objaśnić. Dzięki, siła i moc i do zobaczenia.